Spójność danych to bardzo ważna sprawa. Ma ona wpływ na filtrowania, sortowania, grupowania. Różne funkcje są wrażliwe na pomieszane typy danych, więc powinieneś zadbać o to, aby dane były spójne. A co to oznacza, że dane są spójne? To oznacza, że w jednej kolumnie z danymi powinieneś mieć dane tylko i wyłącznie jednego typu. Więc dla przykładu w tej pierwszej kolumnie tutaj powinienem mieć te dane wszystkie, albo tekstowe, albo liczbowe, bo tylko takie dwa typy danych Excel tutaj w arkuszach obsługuje. Jak sprawdzić, jaki to typ danych? Ustawiam się obok pierwszej z tych wartości i użyję funkcji 3.liczba. Powiem tej funkcji, aby sprawdzał tę wartość, która znajduje się obok. Potwierdzam tę formułę i kopiuję ją do samego dołu. Jak widać, część tych danych jest liczbami, część jest tekstami. I teraz, aby one były spójne, muszę wszystkie je przekształcić na liczby albo wszystkie na teksty. Który sposób wykorzystać? To zależy od sytuacji. Jeżeli da się wszystko przekonwertować na liczby, to należy tak zrobić, ponieważ liczby są efektywniej przetwarzane przez Excela. Jeżeli którejś z wartości nie da się przekształcić na liczbę, to dyskwalifikuje już wszystkie pozostałe jako liczby, aby była spójność, więc wszystkie powinienem przekształcić na teksty. I tutaj ta pierwsza pozycja, ona już nie będzie mogła być przekonwertowana na liczbę, więc wszystkie te dane powinienem przekonwertować na teksty. Jak to zrobić? Usunę te formuły, które wpisałem przed chwilką i wpiszę taką prostą formułę. Powiem Excelowi, aby do wartości z tej komórki B2 dołączył pusty ciąg tekstowy. Klikam Enter i kopiuję do samego końca w dół. W ten sposób wszystkie te dane są tekstami, a co za tym idzie, mam w tej kolumnie spójność. I teraz zróbmy taki przykład. Załóżmy, że chciałbym, aby Excel wyszukał teraz te wartości w tej liście tutaj. W której z tych kolumn? W tej czy w tej? Oczywiście lepiej będzie zrobić w tej, która jest spójna, czyli to wyszukiwanie zrobię na tej kolumnie. Użyję funkcji wyszukaj pionowo jako jednej z popularniejszych i powiem, że wyszukuję tej wartości średnik w tej liście z danymi tutaj. Blokuję adres tej listy. Średnik 1, ponieważ mam tylko jednokolumnowy obszar do przeszukiwania. Średnik 0, aby robić dopasowanie dokładne. Zamykam nawias, Enter i kopiuję tę formułę do samego końca w dół. Jak widać, niektóre pozycje zostały odnalezione, a inne nie. Coś jest nadal nie tak, bo ta pozycja 1250 znajduje się również w tej liście. To oznacza, że Excel nie potrafi powiązać ze sobą tych dwóch wartości, więc nadal one są innego typu. I teraz przeanalizujmy tę listę po prawej stronie. Jakie są tutaj dane? Użyję funkcji czyLiczba, aby sprawdzić, czy to są teksty, czy liczby. Kopiuję to do samego końca w dół i okazuje się, że znowu mam mieszankę typów danych. Niektóre są tekstami, niektóre liczbami z tych pozycji. Jak to naprawić? Te wszystkie liczby mogłyby być przekonwertowane na liczby, bo nie ma tu żadnych literek, nie ma tu żadnych znaków dyskwalifikujących to jako liczby. I mógłbym tak zrobić, gdyby nie to, że chcę robić wyszukiwanie. Więc tych wartości stąd chcę wyszukiwać tutaj. Jako że tutaj w tej liście wszystko jest tekstami, to żeby wyszukiwanie działało, to muszę zadbać o to, żeby i to tutaj wszystko było tekstami. Więc te pozycje z tej listy po prawej stronie również powinienem przekonwertować na teksty. Jak to zrobić? Wstawiam może dodatkową kolumnę i użyję tej samej operacji, czyli dołączam do tej wartości oryginalnej pusty ciąg tekstowy. Zatwierdzam to, kopiuję do samego dołu i teraz powiem mojej formule, aby wyszukiwała nie tę wartość oryginalną, tylko tę wartość przekonwertowaną na tekst. Klikam Enter i kopiuję do samego końca w dół. W ten sposób dopiero sprawiłem, że moje wyszukiwanie działa dla wszystkich tych wartości. Doprowadziłem do takiej sytuacji, że tutaj mam wszystko w tej kolumnie przechowywane jako teksty. I w tej kolumnie również wszystko jest przechowywane jako teksty i dopiero teraz mogę robić na przykład wyszukiwanie na tych dwóch kolumnach. Jeżeli nie chciałbym robić wyszukiwania, a chciałbym jedynie ujednolicić dane, to mogłem te wszystkie pozycje przekonwertować na liczby. A jak to zrobić? To jest bardzo proste. Wystarczy do pierwszej z tych liczb napisać taką operację. Dodaję do niej 0. Dodawanie sprawia, że wartości, które nie są liczbami, ale mogłyby być liczbami, zostaną przekonwertowane na liczbę. Klikam Enter i kopiuję do samego końca w dół. W ten sposób te wszystkie pozycje są już liczbami. Sprawdźmy to zresztą. Na koniec użyję funkcji 3.liczba i zaznaczę,
adres tej komórki obok. Enter. Kopiuję do samego końca w dół. Okazuje się, że wszystkie te pozycje są liczbami. Przypomnę, oryginalne pozycje, niektóre były liczbami, a niektóre były tekstami. Jak przekształcisz dane, czy na liczby, czy na teksty, to oczywiście już zależy od Ciebie i od sytuacji, także miej głowę na karku.